Awe, legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach moje ulubione Vampire Rangers, czyli czerwony Krzysio, niebieska Serena i żółty przydupas Wilhelm w grze, którą mam nadzieję pamiętacie i lubicie i dobrze ją znacie, czyli Vampire Masquerade Redemption. Tak, w poprzednim odcinku naklepaliśmy golemowi w jakiejś tam dzielnicy, gdzie było dużo krwi. Dołączyła do nas piękna Serena, której jestem absolutną fanką, oraz spotkaliśmy Quasimodo na cmentarzu. Teraz mamy jakże ambitny quest przespać się, tu gdzie jesteśmy. I niby quest bardzo łatwy i prosty, ale jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, miałam drobne problemy, żeby tu przyjść. Bo oczywiście się zgubiłam w mieście, mimo że to miasto ma 3 budynki na krzyż. Dobrze, to zejdziemy na dół. Ja wiem, że Serena miała dowodzić, ale jakoś jednak Krzysiem będę biegać. Gdyż on ma tarczę, a ona jest taka wątła, biedna i w dodatku ma astmę. Dobra, skrzyneczka. Do skrzyneczki wrzucimy książki i listy, bo podejrzewam, że... Znaczy nie Wilhelmowi, tylko Krzysiowi się owe książki i listy nie przydadzą. Podejrzewam, że Wilhelmowi w sumie też. No chyba, że Krzysiu postanowi na przykład zabić wampiry i każdego wroga swoim przynudzaniem i czytaniem beznadziejnych listów od, nie wiem, Anetki na przykład. Dobrze, tarczę zostawię. Łuk wywaliłam, dlatego że trzeba do niego strzał. Te strzały się szybko kończą, zajmują dużo miejsca w inwentory. Tak w sumie niewiele wnoszą na dobrą sprawę. Co my tu mamy? To jest słabe, ale sobie zostawię. Może się kiedyś przyda. Dlatego jeszcze nie może nosić i podejrzewam, że jeszcze długo nie będzie mógł nosić. Co ty masz? Ty nie masz nic. No cóż, trzeba będzie ci to wymienić. Oczywiście jestem biedna i spłukana. Mam mało kasy na tyle osób. Mogłaś przynajmniej ze sobą jakiś posag wnieść, wstrętna kobieto. Znaczy cudowna astmatyczko. Dobrze, to idziemy spać. Punkty mam do rozdania. A właśnie, bo ja w tych punktach szukałam czegoś, co mi podniesie hapeki. I nie mogłam znaleźć. Jakby ktoś wiedział, który z tych punktów podnosi hapeki, czy to w ogóle jest jakoś uzależnione, to ja bym bardzo chętnie o tym przeczytała. Tymczasem właduję punkty w manipulację, bo słyszałam, że jest przydatna. I w deksa. Też mogłabym tutaj troszeczkę też pokombinować, no ale to może następnym razem. Dobrze. Wilhelm, Wilhelm. Tobie w siłkę, żebyś mógł ten miecz w końcu zacząć znosić. A ty nie masz nic do rozdania, nie łuku. W sumie jej też by się przydało hapeki podnieść troszeczkę, więc zostanie inta. Będzie rzucać czarami. Nie będzie rzucać czarami, no dobrze. A z takich tych rzeczy może coś? Jedzonko? Też nie. Link też nie. I tak jest cudowna i na pewno bardzo użyteczna. Czy ona ma tutaj... inny znaczek niż wszyscy? Zaraz zobaczę. Filmik! Och, Noes, mam koszmary. No tak, Aneska. Któż by inny? Strasznie nie lubię tej zakonnicy. I gdzie się włóczysz nocami? O, zeżar ją. Całe szczęście mu się to śni. Już ją za cycki w snach łapie. Matko moja. Jest niewyżyty. Odbija się w lustrze. Hej. Jesteś wampirem. Nie powinnaś się odbijać w lustrze. I am not surprised the little nun is missing. She is reckless. Ekaśka oczywiście ma jakieś mądrości nam do powiedzenia. Yes. We shall lie to thee no longer. Aneska came hither in search of thee. No really? The gift of sight blazed in her eyes, revealing unto her that we are children. Po raz drugi wykorzystują, a oczywiście Krzysiu pójdzie i zrobi to, co mu każą. Dlaczego nie? Where is she? We told her thou wert not among us, and she left. What? She insisted on leaving this letter for thee. Przynajmniej zostawiła kolejny list. We had lied to her. I give it thee. Dearest Christoph, I have not seen thee since the night thou fled the convent, and I fear thou hast been swallowed by the creatures that rule the night. But dread shall not rule my heart. I am resolved to renounce my holy orders and walk the face of the earth until I unite with thee. And if thou turneth thy face from me, I shall search for such panacea as will restore thy soul and bring the rose to thy fair cheek again.
Thou hath captured my heart, and I can do naught but seek thee and make us both whole. Though our cause be lost, yet shall we both be found. Thy immortal love, Aneska. Jak nie lubię tej postaci, jak nie lubię każdej postaci, poza Sereną, oczywiście. Tak muszę przyznać, że aktorka, która podkłada głos pod Aneskę, jest absolutnie bezbłędna, dlatego że kiedy czyta te listy do Krzysia, kiedy w ogóle gdzieś tam chodzi i wypowiada się, naprawdę mam ochotę ją tak, wiecie, przytulić i powiedzieć: dobra, głupia Anesko, wszystko będzie dobrze, tak? Jesteś taka biedna, kochana, zacna, cnotliwa. Naprawdę uważam, że Aneska, jak nie lubię tej postaci, tak ma naprawdę świetną aktorkę. Chyba najlepszą ze wszystkich tutaj, przynajmniej jak na razie. Dobrze, to klikamy sobie OK. Why didst thou not tell me? Żygam tęczą z nam brokatem. Thou must leave her world behind. Thou hast doomed her. Krzysiu, masz Syrenę, zostaw Aneskę. Nay, thou canst not control such as she. There was a mania that shone in her eye, a kind of madness. Madness? Her mind was sharp. As if her delirium had strengthened her mind rather than sapped it. In another time, I would have been moved to take such a one as my child. Nay, her soul must remain pure. Aneska się nie nadaje na vampira. We must find her and save her from the fiends. We must redeem her before my curse dooms her. Nie dlatego, że jest biedna, cnotliwa i tak dalej, ale podejrzewam się, że nie byłaby w stanie nikogo zeżreć. The nun was not the only one missing. Many have been taken, mortal and vampire alike. By tak trochę, wiecie, na jakiś taki pseudo-horror pasowało, nie? Z drugiej strony, jak Zmierzch jest wampir, znaczy jest uznawany za horror, to może zakonnica wampir też dałaby radę. Myślę, że poziom podobny. Idziemy do Ventru! We know of these disappearances. Nie wiem jak wam, ale mi się ten gościu kojarzy z tym, Prince Joffrey, z Gry o Tron. Co prawda w książce chyba miał długie włosy, w serialu ma krótkie, ale ta sama maniera, ten sam paskudny ryj i te same blond włosy. We desire a reliquary containing the arm of St. George, which lieth in the antechamber of the Cathedral of St. Vitus. Alas, a ring of hallowed ground. Outside the cathedral doth repel canines. The sanctified ground extends not into the cathedral, but we cannot cross the outer gates. Then how may we cross the sanctified ring to enter the cathedral? We tire of thee. Pray, do not return until thou hast the arm. Very well. We go. Okay. Poradźcie sobie. Pozwalam wam sobie poradzić, tak? Normalnie bym powiedziała, no dobra, jeśli musimy, to zrobię i spadaj. Bo najchętniej tu bym w ogóle powiedziała, wal się, idę swoją drogą. Niestety chyba nie mam takiej opcji. Ale wiem, że bogobojny, święty, zacny Krzysztof by powiedział: och nie, przecież to jest szaleństwo, nie możemy się narażać. I tak dalej, więc to właśnie kliknę. Nay, to withhold such knowledge is wicked. We seek to save many. Has the prince no pity, no humanity, that he only bestows his knowledge for a price? I warn thee, stripling. We have staked fledglings for 100 years as punishment for little else than speaking. No, ale Krzysiowi się zawsze należy. We allowed thy mistress to make thee, and we can unmake thee with a word. Pray forgive him. Christoph knows not. Silence. Silence. Because I kill you. Swoją drogą trochę względy podobne do tego terrorysty. And may yet be useful to us. He shall yet retain his freedom. But only if he comes for silence. Nie lubię tej postaci. Bruża tang. Wkurza mnie. Jesteś brzydki i zmanierowany. Dobrze. Ale Krzysiu przynajmniej powiedział swoje. Że cena jest zbyt wysoka i w ogóle. Dobra. Idę zobaczyć, co ma za tronem. A, nie da się tu wejść. O, ale da się z nim pogadać. A, daj się wleść.
A tutaj już nie. Daj usiąść na tronie. We tire of thee. Pray, do not return until thou hast the arm. Spławił mnie. I się teleportowałam, albo mnie teleportował. Dobrze, to sobie poglądamy jego komnatę, co tutaj ma. Jakieś takie brzydulstwa narysowane. Nie, do wody nie mogę wskoczyć. Ciekawe, po co mu ta woda tutaj. No dobra, to lecimy. Pytanie, gdzie lecimy? Aha. No dobrze. Podejrzewam, bo odblokowała mi się tylko jedna lokacja, więc podejrzewam, że mam po prostu iść do naszego Quasimodo. Ewentualnie znowu nie słuchałam zbyt dokładnie i coś mnie ominęło, ale to nic. Cóż za piękny zamek. Ale Quasimodo powiedział, że on mi nie pozwoli tam wejść, dopóki nie będę miała krwi. Boże, ten znowu fapi. Wilhelm, chodź. No wiesz co, w strażnika? No chodź. Już myślałam, że fapia to jednak znalazł sobie towarzystwo. No dobrze. Lecimy. Zamek. Co tu mamy? Ja, przepaść. Da się skoczyć? Tutaj da się iść? Nie da się. No dobrze. Zabiegniemy na górę. Zepsuł tymi schodami. Aha, wychodzę z dziury w ścianie. I gdzież ja jestem? Co ja tu robię? Jestem na jakimś zadupiu. Nigdy wcześniej... Aha! Jakieś tu zamczyska są. Rozumiem, że władca wampirów, jeśli można tak go nazwać, mieszka sobie gdzieś w podziemiach, w dziurze, w zamku i nikt tego nie zauważył. Cześć! O, ktoś na koniku, obejrzyjmy sobie. Aha, chyba, że on jest takim oficjalnym. I czemu ten pomnik oddycha? A nie, to ja oddycham i tak dziwnie kamera się rusza, no dobrze. Dziwnie to wyglądało. No dobrze, skoro jest takim oficjalnym władcą, to niech będzie. Dziwne, że oficjalny władca mieszka w dziurze w ścianie, no ale... Okej, fontanna, znowu woda, ma jakieś dziwne uwielbienie. Gdzie my jesteśmy? A, już wiem, gdzie jestem w takim razie. Cześć panowie, ja stąd wychodzę. Wcześniej chcieliście mnie tu wpuścić, a teraz mogę sobie łazić. Tak. Dobrze, w takim razie, co tu mamy? Tu mamy sklep, tu mamy mnichów. Przepraszam, to dźwięk mojego maila. Tu mamy mnichów. No dobra. To. Idziemy... Aha, bo Kaśka tam została. Zapomniałam ją o krew zapytać. No to lecimy tam do... Boże, sanktuarium. Za dużo burdla skinął. Do University Heaven. Czy jak to się tam nazywało. I poprosimy o troszeczkę krwi. Czy ja dobrze idę? Znowu się jestem uprzejma zgubić. Więc życie idę źle, no ale... Troszkę pobiegam po mieście, kiedyś się nauczę. O, tędy. O, liść. Liść, daj. To jest ten sam obrazek, co wtedy? Dearest Kristoff, I have not seen thee since the night thou fled the convent, and I fear thou hast been swallowed by the creatures that rule the night. What dread shall not rule my heart? I am resolved to renew... Cześć, Kaśka. Daj krew. Nie mogę z nią gadać? What? No bez kitu, że teraz muszę wrócić do Quasimodo, usłyszeć jeszcze raz, że potrzebuję krwi i tutaj przyjść po tą krew. No dobra, w takim razie słuchajcie, żeby nie tracić mojego i waszego czasu, głównie waszego, to ja zrobię tutaj małe cięcie i tak naprawdę spotkamy się już u Quasimodo.
Dobra, wracamy po cięciu, jestem na cmentarzu, jak widać Quasimodo już na mnie czeka. Znaczy, Joseph. Zobaczymy, co ma mi do powiedzenia. Joseph, do thy hidden tunnels allow vampires to enter the cathedral? Aye. My tunnels undermine this sanctified ring of protection. I have used the tunnels to enter the cathedral many times and gorged myself upon the intoxicating niestety, Christian nie pamiętam, blood czy to jest ten sam dialog, który był Then I shall bring thee the blood of a beautiful canine elder and enter thy tunnels. Jeszcze raz zostawię. Ach, jest krótszy, więc jest szansa na to, że to było coś innego. No dobrze, to idę po krew. Na razie Quasimodo. I znowu pół miasta z buta. Swoją drogą pokażę wam coś. Pokażę wam coś, zanim zrobię cięcie i dojdę do lekarzki. Chodźcie, 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 moje wampirki. Tutaj osławione miejsce. O, zabrali mu pół mojej pani. Ale to nie to, co chciałam pokazać. Słuchajcie, jest już troszkę czasu po walce, tak? Zdążyliśmy się przespać. Golem już tutaj nie szaleje i wyobraźcie sobie, że do tej pory nie wysprzątano korytarzy. Widzicie, jest pełno krwi wszędzie. I zastanawiam się, czy przypadkiem później nie dostanę questa no, zabiłaś golema, to teraz i sprzątaj. Widzicie, wszędzie krew. Chociaż tyle, że trupy są pozbierane. No ale to takie trochę dziwne. Dobra, cięcie i do Ekaśki. Dobra, jesteśmy u Ekaśki. Mam nadzieję, że da nam kielich krwi. Tym razem może nas nie oszuka, nie wiem, może to nie będzie jakieś wino albo sok malinowy. Cześć, Kaśka, daj krew. Precious blood that we may enter the Nosferatu tunnels to pass into the cathedral. I do give thee a goblet of my blood, brave Christoph. Tak po prostu? May the arm of a saint arm us with absent friends. Cudownie. Myślałam, że powie, o, dam ci moją krew, jeśli, nie wiem, pójdziesz do sklepu kupić mi pończochy, ewentualnie wyjdziesz za miasto, zabijesz 10 wargów, no ale proszę bardzo. Po prostu poszło gładko. Dla mnie zresztą to jest troszkę dziwne, bo z jednej strony ciągle mnie okłamują, ciągle mają przede mną jakieś tajemnice i ciągle uważają, że nie mogą mi ufać, jednocześnie wysyłają mnie na quest, żebym coś uratowała, coś znalazła, coś naprawiła. Na tyle dla nich istotne, że tak po prostu daje mi kielich swojej krwi. No, jest to takie dziwne. Troszkę się to kupy nie trzyma, niestety. No, ale nie można mieć wszystkiego. Włącznie trzymania się z kupą. Kupy. Nie, to było failowe. Dobra, to ja oczywiście wracam do Quasimodo, robię cięcie. Nie będę wam już zakrwawionych korytarzy pokazywać. A nóż widelec, ktoś się posprzątał. I jesteśmy z powrotem. Quasimodo, nadchodzę. Mam dla ciebie trochę krwi. Nom, 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 nom. Boże, jak się miaczesz. Zgroza. It is lovely. Most lovely. Thou mayest enter my halls. Go thou. However, I cannot guarantee a safe journey. No shit, Sherlocku, ale oddawaj kielich, może jest jeszcze Kaśce potrzebny. Ej, złodziej kielichów. Swoją drogą on tylko trochę krwi wypił i tak dziwnie brzmiał, wolę nie wiedzieć, jak on brzmi na przykład, kiedy chce się rozmnażać. Co my tu mamy? No dobrze, mamy tam wejść, nakraść, napsuć, namordować. To idziemy. Sam raz dla mnie. Dobra, to jesteśmy w tunelach, wleźliśmy do środka. Tam się nie da iść, bo to jest powrót, więc idziemy w tą stronę. Trumienka! Trupki, jak tu rozkosznie. I oczywiście za rogiem, panowie. Spróbuję ich tu wyciągnąć jakoś. Ta. Tyś widział po prostu... Aha. A on gdzie? Ja się go boję, ja go nie chcę. Zastanawiam się, czy on ma kill skilla, czy po prostu to był błąd w grze. Dobra. To może ten drugi da się wyciągnąć? A ja głodna jestem. Oczywiście, że się nie da. No dobra.
ale głowa mu odpadła. Jakie to było urocze. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zasejwować, ale najpierw otworzę trumnę i znajdę armor. Dobrze, przyda się. Dobra, save. To lecimy dalej. Tej trumienki się nie da otworzyć. Prezenty dla mnie. Dobrze. To pójdziemy sobie tutaj. Oj, szczur się na mnie rzuca. Nie lubię ich zabijać. Obawiam się, że nie mam wyjścia. No dobra. Co mi tu zrobiło? Flaszeczka, bardzo dobrze. Oj, tam są następne trupy do zabicia. Wracaj, szczurze! Chodź tu. Bardzo dobrze. I... jakiś tam zwój. No właśnie, sobie zobaczę ten armor, co go znalazłam. No. Krzysiu będzie nosił. Czy ty masz na sobie jakieś szmatki? Nie masz. Ale ty tankujesz. A kobiecie damy to. Niby powinna mieć najlepsze, ale... no i tak jakoś tak nie widzę, żeby w walce szalała. No, Krzysiu. Chilaj się, Krzysiu. Nie ma... Aha, nie tą postać. Dobrze, jestem lamą. A ty nie potrzebujesz się poleczyć przypadkiem? No troszeczkę tak. Dobrze. Z tego co pamiętam, to mówiliście, że Krzysiu jest słaby w czarze Awe, więc... pójdę sobie tym tutaj. Pasowałoby coś przekąsić. Cześć! Złapko! No chodź tu! No co za... chyba się nie naje. Oj, a tego zjesz? O, tego zjesz, bardzo dobrze. A tu jest jeszcze jeden. Ej, zostaw laskę. Krzysiu, idź to ratować. Krzysiek? Dobra, laska, uciekaj. Uciekaj, laska, uciekaj. Oj, i padła. Niedobrze. Teraz ją wskrzesimy. Jak mi wpierdzielili. Stary, coś ty zrobił. Czemu ty się nie leczyłeś? No tak. Całe życie z debilami, no. Weź wstawaj. The hunger rises within me, and death is near. Oczywiście nie mam czym go wskrzesić, no. Nie gniewajcie się na mnie, ale zloaduję. Dobra, słuchajcie, zloadowane, mam nadzieję, że tym razem pójdzie nieco sprawniej. Weź, że go zeżryj. Gdzieś ty tam poszedł, debilu? Nie, ja w to nie wierzę po prostu. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie, po prostu ma... Zostaw laskę. Laska, weź się... Weź, że go lej. Krzysiu, lecz się! Krzysiek? Nie, ja w to nie wierzę po prostu. Miało być tak pięknie, miało iść sprawnie, a tutaj tymczasem okazuje się, że dowodzę bandą głupów. Weź się go zeżreć? Nie da się go zeżreć. Stój, kobieto, nie idź tam! The beast roars within me. Nie no, dostanę rytualny wpier... no. Tak, to ja już loaduję. Dobra, ja jestem po loadzie. Tutaj dorwałam w kącie jakiegoś pajaca, udało mi się go trochę wyciągnąć.
O, mimo że stoi do mnie tyłem, to niestety nie mogę go zeżreć. Laska może? Nie zdążyła. Dobrze. Ty dostałeś wpiernicz dosyć ostry. Na cholerę ci ta nowa zbroja, kiedy... Przecież ja mu nie założyłam jeszcze nowej zbroi. No tak, zapomniałam. To zakładamy. Dobrze, i teraz wszystko gra. Tą się podleczę, przyda mu się. Jest trochę głodny. Ja tutaj zasejwuję. Dobra, to lecimy. Mam nadzieję, że teraz żaden geniusz nie postanowi biec do przodu. Wycofaj, wycofaj, Krzysiu. Idziecie, czy nie idziecie? No tak. Teraz wampir postanowił fapać. Ej, no, czemu ta gra mnie troluje? Chodź tutaj, ćwoku. No dobra, nie chcę przyjść. No chodź. Gdzieś ty polazła, kobito? Weź go zeżrę, jak już go tutaj atakujesz. Bardzo dobrze, niegrzeczna Serena. Raz ogarnęła. No, Krzysiek. Wiesz co, ty sobie idź może... Weź od niej to coś. Aha, już postanowiła zjeść i się nie podzielić. Działa. Krzysiek, nie biegnij za nim! Nie, nie ma biegania ze stworami. Wracać tu. No dobra. Ty musisz coś wciąć. Ty musisz się poleczyć. Dobra. Aha, widzę, że ten na automacie chyba sobie flaszkę walnął, niestety. Chcę zobaczyć, co tam jest. AI botów niestety jest po prostu porażką. O, jeszcze jeden armor przyda się. Kasa też się przyda. Mieczyk. No dobra. Proszę, jak ładnie zdecydowaliśmy. Dwuręczny miecz. Coś dla ciebie, ale niestety jeszcze nie możesz tego nosić. No dobra, to lecimy dalej. Ja zasejfuję, bo jak stracę tą zbroję, to się wkurzę. Zapisane, można lecieć. Co my tu mamy? Tarczę. I to pewnie taką, jak już mam. No niestety. Swoją drogą Serence się zmieniła sukienka. I przydupasowi też ubranko troszeczkę. Tutaj będziemy szukać tego pana, co mnie tak... Wiecie co? Ja sobie pójdę naokoło, bo ja coś czuję, że tutaj za rogiem są potwory. Jak tylko przelezę tędy, to mnie zajdą z wszystkich stron. A tam przecież był tunel na wprost, więc powinno dać się przejść. Ja wiem, że za bardzo kombinuję, ale nie najlepiej gram w tę grę, więc muszę sobie, wiecie, ułatwiać jak można. Aha, widzicie? Jest! Lejdzia, dalej! Tylko, że on się gdzieś ukrył, no właśnie. Już mnie chciał żreć. O ty. A to moja wina, bo się tyłem do niego odwróciłam, niestety.
Tutaj mamy scroll. Chodź, chodź, chodź. Jakąś klątwę mi chyba rzucił. Nie znikaj. Wracaj tu. Wracaj tu, dziadu. No, pokaż się. Pokaż się, wstręciuchu jeden. Chyba zniknął na zawsze. A, jednak nie. Gin. Gdzie mnie tutaj lejesz tak ostro? Znowu się zniknął. To będzie długa walka. Czy ona go nie powinna widzieć? Ona ma jakieś takie, nie wiem, czasem różne zdolności. O. Ahaha! No proszę. Weź go zeżryj. Nie da się? A, jednak się da. Proszę bardzo. Smacznego. Tak się kończy zadzieranie ze mną. Matko, jakie ona dźwięki wydaje. Panowie chyba za dużo takich pewnych niemieckich filmów się naoglądali. Zjedz go do końca, dziecinko. Ach, uwielbiam ją. Uwielbiam. I ta kiecka. Taka całkiem w moim stylu. Dobra, lecimy dalej. Tak, Serenka musi odejść godnie. Dobra, to ja zapiszę, bo ta walka była trochę ciężka dla mnie. Ja wiem, wiem, często zapisuję. To lecimy dalej. Co my tu mamy? Kolejny scroll. Ojojojojoj, zlamiłam. Wracaj tu, Krzysiu, wracaj. No to chodź. Chyba, że Wilhelm go sobie wetnie. Na przykład tego. Nie ty! Myślałam, że kliknęłam dobrze. Nie to chciałam, nie to. O, i wszyscy są szczęśliwi. Ja myślę, że tym cudownym widokiem oraz optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku dowiemy się, co jest tam za zakrętem. Jak dużo razy zapiszę oraz jak wiele razy umrę. Pamiętajcie, raz lama, zawsze lama. Ze mną mój Krzysiu, Wilhelm oraz Serena, czyli moje ulubione Vampire Rangers. Trzymajcie się, cześć!